Witam serdecznie wszystkich, Volkswagen Polo 1.6. Wymieniam wtryski i pokażę Wam, co może Wam się przydać. Auto trafiło do nas, nie odpalało. To jest nowy wtrysk. Te trzy pozostałe są stare. Na blokach pomiarowych dwa mi się nie podobają i dwa będziemy wymieniać. Niestety na używane, bo szukamy, bardziej klient szuka oszczędności. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Zatkałem palce. To jest nowy wtrysk. Końcówka przy podkładce i na końcu ma ten sam wymiar. Na drugim wtrysku, popatrzcie, tutaj ma, nie stuka delikatnie, a tutaj stuka. Różnica jest pół milimetra. Tutaj stuka, tutaj nie. Tu mam elektroniczną suchmiarkę i powiedzmy jest tu 7. Siema ziomuś, zapisujesz się na szkolenie? Tu jest 6-5. Szkolenie o wtryskach. Kolega przyszedł tutaj, ten usłyszał polski język, tak? Nie, zobaczyłem cię z telefonem. Przepraszam, z urządzeniem do, przechowywania wspomnień. Aha, no to takie wspomnienia są. Więc wymieniamy wtryski i lecimy dalej. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Chciałbym coś jeszcze powiedzieć do tego, co powiedziałeś. No, jakie przechowywanie wspomnień? Za niedługo będą elektryki. W wtryskach zapomnisz. No i bardzo dobrze, bo generalnie reanimowanie diesla, co ma 200 tysięcy, mija się z celem. Trzeba wymienić nowe wtryski, tak jak ten. A tu to jest generalnie rzeźba w gównie. Tak? A czy gówno to jest brzydkie słowo? Dobrze, bo kolega tutaj rozwija tematy. Dobra, wtryski mam wymienione. Tu mamy nowy 7.2 7.8. Siema ziomuś. Siema. Drugi 7.16. Ciekawe, czy to będzie chodzić. 7.9. Trzeci stary. Proszę, bo będę miał, ale tak skończy. 7.18. Wpadnij do mnie. Dobrze. 6.5. I ostatni 7.14. 7,5, 7,7.